na scenie zaprezentowała się grupa z Bruśnika, grupa składająca się z pań z Koła Gospodyń Wiejskich i z pań z Ośrodka Wsparcia w Bruśniku oraz z panów, która wystawiła tutaj sztukę zapustową. Będziemy dziś gotować cały dor kapusty. Włożymy do niej kawałek słoniny, tą zostawioną golonkę wieprzowiny i ten łogun z antosiowej świni. Koniec grania, koniec śpiewania, do domu wybierać się trzeba. Jestem władcą żuru i chleba, moją przekąską są śledzie solone, a na obiad ziemniaki nieonoszczone. Zamiast winta i pszenica z miodem, przynoszę i polecam czystą wodę. Suchy ciemny chleb razowy, o innym teraz nie ma mowy. Piękna inicjatywa, piękna impreza, jesteśmy dumni z naszego ośrodka wsparcia, dużo ludzi, duże zainteresowanie, bardzo duża liczba gości, piękne przedstawienie i tylko tak dalej. Trzeba trzymać tą tradycję. W dalszej kolejności przedstawiliśmy historię działalności zespołu Kaczupino, a po tej historii było podziękowanie tym wszystkim ludziom dobrego serca, którzy w jakikolwiek sposób pomagali nam w czasie tych 10 lat i myślę, że będą nas wspierać w działaniach przez następne 10 lat albo dłużej. Po podziękowaniach był występ zespołu Kaczupino, w którym dziewczęta zaprezentowały się, najstarsza grupa w układzie do piosenki Bailando. Ile lat tańczycie w Kaczupinie? Ja 8. Ja ponad 2. Czy swoją przyszłość wiążesz z tańcem? Jeszcze zobaczymy. Zobaczę jak zdam maturę. Może fitness, może coś w tym stylu. Ja chcę iść na studia, no i też coś z tańcem, ale nie wiem, czy wyjdzie. Wszystko zależy od matury. Od matury zależy taniec? Tak, bo jeżeli dostanę się na studia jakieś, pójdę tam do Krakowa, tam gdzieś dalej, są większe możliwości rozwijania się, prawda? Dalej będziesz szkolić grupy mniejsze, młodsze? Jeżeli tylko będą chciały, to oczywiście. Grupa młodsza ze swoim układem tanecznym, całkowicie przygotowanym pod okiem Moniki Grzyb i z jej choreografią. Potem średnia grupa w swoim układzie, również przygotowanym przez Monikę Grzyb. Występ zakończyła najstarsza grupa Kaczupino, prezentując styl tańca jazz. Przygotowany, drodzy Państwo, i wyćwiczony pod okiem instruktorów z Krakowa, Ani Siwek i Jakuba Motyki. Po występie zespołu Kaczupino, oczywiście skoro są jakieś urodziny 10 zespołu, na salę wjechał ogromny tort, którymi zostali poczęstowani nasi goście.
po zjedzeniu pysznego tortu odbyło się rywalizacja ośrodków wsparcia o Złoty Babski Puchar. Odbytej konkurencji oczywiście odbyła się zabawa karnawałowa do białego rana.